Witajcie pszczółki już w szóstej części języka bombaskiego. Mam nadzieję, że sporo ćwiczyliście w przerwie między odcinkami. A jeszcze przed przystąpieniem do lekcji, krótka dygresja na temat postaci Marasa. Mares Bombaski to przykład jelenia z rodziny debilitowatych. Inna nazwa to marłość. Odznacza się zerowym myśleniem, pije warki. Żyje w środowisku ubogim, ściany nie są otynkowane, balkon nie posiada balustrady. Jednakże Marłość dobrze radzi sobie w środowisku naturalnym, skoro pomimo takich przeciwnoski jeszcze żyje. Ale wiecie, co jest w nim najgorsze? Raczej wszyscy starsi uczestnicy uniwersum wiedzą, ale jak możemy słyszeć na ostatnich głosówkach, jest dosyć dużo nowych osób, które trzeba uświadomić. Mares Dopenswau, który ma siebie za makiawelego XXI wieku, problem jest taki, że on nigdy w bibliotece nawet nie był. To jest typ człowieka, który robi testy w necie na psychopatę i jara się z wyniku. Cieszy się kiedy ludzie mu ojczą na głosówkach jaki to on biedny i jak go to niby LK krzywdzi. I nieważne ile razy powiecie mu żeby nie jechał to on i tak pojedzie bo mu Elka gawinę pokaże. Więc jak chcecie się spełnić to idźcie na studia psychologii a nie trujecie ludziom dupę na głosówkach pa to uniwersum. A teraz czas na lekcje. Bzdury były wczoraj i cichy początek jakiś nijaki. Zainteresowany jakiś nie byłem. Podmiot liryczny dopiero teraz odkrył rzeczywistość live'ów ex partnerki. Gratulujemy zapłonu. Jestem destrukt i nie myślę słowami do przodu. Podmiot liryczny w stanie depresji i refleksji nad sobą i swoim stylem wypowiadania się. Z ulgą jednak przyznajemy, że nie pozbawia nas pracy i dalej pierdoli bez sensu. Dobrze wkładam, polecam się, pierwszy raz nieodpłatnie. Okazja. Przerwa na reklamy. Cichodajka z Pomorza w promocyjnych cenach. Pozdrawiamy tajemniczą Monikę zachęcając do skorzystania z okazji. Muszę ci przeprowadzić koniunkcję dusz. Nie wiemy co podmiot liryczny chciał przekazać i z całą stanowczością nie chcemy wiedzieć. Ja pierdolę. Wiesz, że ta krowa nie chciała oglądać mojego porno przed obiadem? Toż to jawne wykpienie przy ludziach. Powinna oglądać w każdej chwili i oblizywać swój paluszek w trakcie pieszczenia się. Nie chłóczy się od swojego kolegi. Pierwsza lekcja gratis. Starając się nie wyobrażać sobie i nie żygać, wogłębiamy się w tajniki wywodów podmiotu lirycznego dotyczących eswery seksualnej. Antybohater, niczym urny buchaj, dumny z udokumentowanych podbojów miłosnych o wątpliwej jakości, wyraża swoje oburzenie brakiem zainteresowania tychże poprzez jedna z użytkowniczek. Jednocześnie podmiot zdradza braki w edukacji dotyczącej samozadowalania, sugerując, że obie płcie robią to podobnie. Użytkowniczce gratulujemy, że olała, a co do podmiotu lirycznego, odpuszczamy temat, bo jednak musimy się wyżygać. Ukryty w mieście krzyk. Przejaw marko w czystej postaci. Popcechanięci wiatrem poezji niskich lotów emkaniemy ze strachem do kolejnego przykładu, nie oglądając się za siebie. Jeszcze wyjdę na maniaka seksualnego, jeszcze się wydam przypadkiem, i wtedy co? Podmiot liryczny zdaje się zdradzać swoje największe sekrety, dotyczące sfery seksualnej, jednak nie znami te numery. Po zansach filmików grozy, przypominając sobie te emocje i uniesienia jak na grzybobraniu, przerywamy na chwilę tłumaczenia z powodu ataku szaleńczego śmiechu. Swój pomnik postawiłem: te filmy przetrwają dekady i będą młode jak nasze życie przeminie. Informujemy podmiot liryczny ze postawiony stolec to nie pomnik, a co do filmów, to patrząc na ich jakość, mamy nadzieję, że szlak je trafi jak najszybciej, jednocześnie informując, że poziom geriatrii w ich treści już teraz dyskwalifikuje ich młodość na pełnej linii. Wiedziałem, że pokażę to wszystkim, bo tyle tam nieprawdy było, że nie mogłoby być tylko skierowane do mnie. Zaraz po obejrzeniu pisałem z pretensjami do niej na Messenger. Podmiot liryczny w pretensjach do najstarszej nastolatki, która opublikowała nieprawdę nie tylko o nim. Domyślamy się, że teraz partnerka youtubera już nie amatora powinna publikować nieprawdę tylko w jego temacie. Spać nie mogła jak ja wieczorem i czuję się samotna. Zapytam ją czy ma zegar, jeśli nie ma to jadę. U Eli mnie wkurwiało tykanie. Podmiot liryczny objawia swoje fobie i lęki ukierunkowując je na tykający zegar swojej e partnerki U kogoś innego upatrywalibyśmy metafory przemijającego czasu, parafrazy nieuniknionej śmierci, jednak w tym przypadku dowiadujemy się o nerwicy zegarkowej uniemożliwiającej podmiotowi głębsze relacje damsko-męskie. Drogie panie, zapraszamy do zakupów tykających w okazyjnych cenach. Trójkąt z Andrzejem odpada. Podmiot liryczny radykalnie odmawia czynności seksualnych z plejadiańskim księciem. My ze swej strony sugerujemy, że może jak nie on, to chociaż słynny Nagogawińskie dildo, modląc się o to, by nagranie nie wyciekło. Ja się uczę od niej zachowań i kiedyś będę jej odbiciem, wolę nie raczej. Podmiot liryczny informuje Gawieć na temat swoich planów na przyszłość. W przypływie szczerości przekazuje, że jako pojętny uczeń najstarszej nastolatki chce być jak ona. Na szczęście w ostatnim momencie stwierdza, że jednak nie, a my czujemy ulgę, że być może uniknęliśmy oglądania podmiotu w makijażu jedną kredką z biedry.